Witam w autorskim podcaście na celowniku. Rozmawiać będziemy o bezpieczeństwie, terroryzmie, służbach specjalnych, polityce międzynarodowej oraz nauce. Będziemy się spotykać najczęściej jak to tylko możliwe. W ramach audycji usłyszycie Państwo komentarze i wykłady, a także rozmowy z zaproszonymi gośćmi. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu. Przy mikrofonie Artur Dubiel, Wyższa Szkoła Bankowa. Naszym dzisiejszym gościem jest pani doktor Sylwia Gliwa. Dzień dobry, Sylwio. Cześć, Arturze. Witam serdecznie, bardzo się cieszę. Przy okazji muszę powiedzieć, że jest mi trochę wstyd, ponieważ od samego początku planowania podcastu miałem kilka państw, z którymi chciałem rozmawiać. Jak to bywa z realizacją, no to wiemy, różnie jest i niestety trochę odcinków już się pojawiło. Adama pojawia się u nas dopiero pierwsza i tu bije się w piersi. Zdecydowanie za mało kobiet jest w cyberbezpieczeństwie. Tak i o to za chwilę zapytam, ale chciałbym jeszcze dwa słowa na twój temat, żeby też wszyscy wiedzieli tak naprawdę, kto jest naszym dzisiejszym gościem. Doktor Sylwia Gliwa, doktora zrobiony na Akademii Sztuki Wojennej, aktualnie powiązana z Ministerstwem Obrony Narodowej oraz Platformą Przemysłu w Przyszłości. W przeszłości znowu e, zastępca redaktora naczelnego Cyber Defense 24, więc myślę, że niektórzy z Państwa na pewno Sylwię mogą kojarzyć. Sylwio, czy o czymś zapomniałem? Nie, wszystko się zgadza. Nie, no to bijąc się jeszcze raz w pierś, chciałbym zapytać, jak to jest z kobietami w bezpieczeństwie? Czujecie jakiś, nie wiem, dyskomfort, bądź jakieś inne uczucie macie, kiedy w pewien sposób patrzycie jednak na to środowisko, które. Trochę gdzieś tam przez mężczyzn spróbuje być zdominowane. Kiedyś w służbach, albo inaczej, teraz w służbach już się to trochę zmieniło, bo kobiet jest zdecydowanie więcej, ale kiedyś to całe to środowisko było takie, jakbym powiedział, mocno męskie, a panie to niestety brzydko to zabrzmi, ale były jednostkami. No wiesz, nie chciałabym powiedzieć, że mamy jakieś dziwne uczucia z tym związane, po prostu, po prostu musimy się pojawiać więcej w mediach, musimy siebie same również, również promować, bo kobiet w cyberbezpieczeństwie wcale nie jest mało. To nie jest tak, że my gdzieś tam się chowamy, czyli jesteśmy jednostkami, jest nas dużo. Wystarczy zobaczyć na topowe serwisy poświęcone cyberbezpieczeństwu, ile jest kobiet, ile kobiet pisze o cyberbezpieczeństwie, więc my jesteśmy, istniejemy i piszemy o tym cyberbezpieczeństwie. Ja doskonale o tym wiem, bo mam sporo znajomych pań, które i w nauce, i po tej stronie praktycznej funkcjonują, aczkolwiek widzę, że one też zgłaszają pewien, pewien problem, że często niestety w, też w imprezach, które są organizowane o różnym charakterze, panie, trochę są pomijane i powiem szczerze, czasem za ten nasz męski gatunek jest mi trochę wstyd. No, Arturze, sam przyznałeś, że jestem pierwszą kobietą na 26 odcinków, tak? Więc tutaj również Twoja mała, drobna, drobna wina jest w tym. Wystarczy zapraszać nas częściej. A na pewno będziemy się pojawiać. Mamy dużo do powiedzenia. Jesteśmy wybitnymi ekspertkami. I z pewnością byłoby bardzo fajnie, gdybyście nas zaczęli również zauważać, że jesteśmy obok Was. I zapraszajcie nas po prostu do takich podcastów. Będę częściej, oczywiście się poprawię. Muszę też dopowiedzieć, że parę pań oczywiście już mam zaproszonych. Na pewno się pojawią. Miały pojawić się też wcześniej, ale dobra, no nie ma co się usprawiedliwiać. Zawaliłem, postaram się, postaram się to poprawić. Ale powiedziałaś o samym cyber, a mm, pań tak na pewno to jest też pewnego rodzaju podziedzina ogólnie bezpieczeństwa i, i w tym szerszym rozumieniu bezpieczeństwa jest was też zdecydowanie więcej. Dobrze. Albo inaczej, patrzycie trochę przez ten pryzmat płci, czy tylko jakby tym problemem jest to, że panowie trochę za bardzo sobie cały ten tort zagarniają, jeśli chodzi o bezpieczeństwo? Wow, uderzyłeś w bardzo trudne tony. Czy patrzę przez pryzmat płci? No, musiałabym odpowiedzieć, że chyba nie, bo generalnie ekspert jest ekspertem, mhm. niezależnie od tego, jaką płeć reprezentuje. Czy panowie zagarnęli znaczną część tortu? Ja myślę, że ten tort jest do podziału, wszystko jest na stole. Stoję na takim pięknym, weselnym stole. Myślę, że usiądziemy wszyscy. Za chwilę się nimi podzielimy, i też, też nie myślę, że. że że ten, problem, że, ten, że ten problem kobiet w cyberbezpieczeństwie bardzo szybko się rozwiąże. Wystarczy zobaczyć, ile kobiet w tym momencie kształci się na politechnikach w Polsce, właśnie w zakresie IT, ile osób jest chociażby, ile kobiet jest chociażby na Akademii Sztuki Wojennej, jak duży stosunek kobiet do mężczyzn. A właściwie, jeśli pamiętam dobrze, jak ja kończyłam tą cudowną uczelnię, to już było tak nas 50 na 50, jeśli chodzi, jeśli chodzi o stosunek płci, więc myślę... Że, że, że to się już dzieje, tak, że, że nie jest tak źle, jak moglibyśmy o tym mówić. A o tym właśnie świadczy, świadczy fakt, że, że coraz częściej kobiety obejmują bardzo kluczowe eksperckie stanowiska, w tym również w polskich mediach, z czego się w szczególności cieszę. I ja również bardzo lubię też z paniami współpracować. Nie będziemy też ukrywać, bo część osób przecież zna i wie, że studia tak naprawdę. Robiliśmy razem i pamiętam zajęcia, i faktycznie trochę uprzedziłaś jedno z moich pytań. Jest pań faktycznie dość sporo. I ja myślę, że wnoszą pod każdym względem, tak naprawdę, coś dobrego, jeśli chodzi o, no właśnie, szukam dobrego słowa, w ogóle o relacje, chyba i trochę ten poziom takiego, nie chcę powiedzieć, że męskiego testosteronu. Ale czasem niepotrzebnego, no sorry panowie, ale napompowania, które nie zawsze jest potrzebne, to jednak, jednak panie to wnoszą i znaczy, może nie tyle wnoszą, co obniżają niepotrzebne, niepotrzebne jakieś takie napięcie. Sylwia, napisałaś książkę, tak? Terroryści w sieci, media społecznościowe w służbie propagandy ISIS. Prawda, zdarzyło się. Zdarzyło się. Kwestia niełatwa, wszyscy wiemy, jak jest. Napisać coś pod kątem naukowym. Przygoda trudna, aczkolwiek chciałbym się skupić bardziej na tej zawartości merytorycznej jak to jest z tymi terrorystami sieci. Faktycznie, jeszcze dzisiaj, patrząc już też przez pryzmat, bo ostatnie przynajmniej te dwa lata może nawet trochę dłużej czyli kwestia COVID-u, kwestia też wojny w Ukrainie no, ostatnio czytam, że. Terroryści znowu nawołują do pewnych ataków, i to nie nawołują z górki, stojąc gdzieś na jakimś wzgórzu, tylko wykorzystują właśnie do tego internet. Pod tytułem masz przecież o mediach społecznościowych. Dokładnie tak. Jak dzisiaj, zgodnie z Twoją wiedzą, to, to wygląda? Generalnie oni nigdy z niej nie sygnali To, że myśmy przerzucili naszą uwagę na bardziej interesujące nas na ten moment tematy, tak jak wspomniałeś chociażby o koronawirusie. Teraz mamy wojnę w Ukrainie i to jest to, co dominuje główny przekaz medialny. Tak? No nie bez przyczyny są to bardzo ważne wydarzenia w, w dziejach ludzkości. A nie ukrywajmy, że media głównego nurtu odgrywają bardzo dużą rolę, jeśli chodzi o kreowanie to, co nas głównie interesuje i o tym, jakie Problemy i wyzwania zauważają również nasi, nasi rządzący. Tak więc, przez ostatnie no już ponad dwa lata, mieliśmy tego koronawirusa nieszczęsnego. Teraz mamy wojnę w Ukrainie i o tym głównie mówią media, ale to nie oznacza, że poprzednie zagrożenia, może nie poprzednie, bo to jest błędne, błędne słowo w tym, w tym wypadku, bo będę mówić właśnie o tym, że generalnie te zagrożenia, które były wcześniej. I funkcjonowały w sieci, kiedy, zanim te, te dwa duże wydarzenia wybuchły, że tak powiem, one dalej są, tylko po prostu o nich nie mówi się tak bardzo głośno, jak mówiło się o nich wcześniej i nie dominują przekazu tego medialnego. Warto też pamiętać o takim czynniku, który już też widzimy przy okazji wojny w Ukrainie, że generalnie tematy nam się trochę osłuchują i coraz mniej uwagi poświęcamy i ekscytujemy się coraz mniej tematom, które po prostu stają się dla nas taką trochę codziennością, tak? Więc w tym momencie media nie będą tak bardzo zainteresowane zajmowaniem się tematem terrorystów, bo po prostu mają lepsze tematy, które się lepiej sprzedają, mówiąc wprost, no ale tak funkcjonują media. No właśnie, to, to też jest pewna kwestia, tak w cudzysłowie, problemu z mediami. To nie jest tylko to, o co oskarżano właściciela, Facebooka, tak, że on tam przez swój algorytm nam promuje, oczywiście, te negatywne informacje, ale przecież terroryści mówią wprost i świat mediów, który jest z nimi powiązany, czy się komuś to podoba, czy nie, ale jednak ta korelacja istnieje. Tak, oczywiście, że tak. Złe rzeczy sprzedają się, brzydko mówiąc, lepiej medialnie, nie? No, na tym świat stoi, tak? Lubimy oglądać szokujące e, informacje i, i tak na tym też żerują, powiem w cudzysłowie, oczywiście media również te e, głównego nurtu, a warto przypomnieć, e, no, że generalnie w dobie społeczeństwa informacyjnego, e, no, one odgrywają dość dużą rolę, żeby nie powiedzieć kluczową rolę, jeśli chodzi o kreowanie naszych myśli, naszych, e, naszych postaw również, tak? Wpływają po prostu na, na społeczeństwo, ale to też, żebyśmy nie mieli takiego Zbytniego, żebyśmy nie myśleli, że to jest, że, to jest, że problem leży w samym społeczeństwie, ponieważ warto pamiętać, że każdego dnia, a właściwie każdej minuty dociera do nas tyle informacji, że nie jesteśmy w stanie ich po prostu analizować. Więc wybieramy te informacje, które niestety są najbardziej komfortowe dla nas psychicznie, dlatego też mówimy o zamykaniu się w pewnych bańkach, tak? Ale tak wracając jeszcze do tego głównego nurtu, nie możemy mieć, nie możemy mieć pretensji do społeczeństwa, po prostu informacji jest tak dużo że musimy je sobie w jakiś sposób kondensować, no i zazwyczaj polega to na tym, że po prostu oglądamy te media głównego nurtu, które przekazują nam te informacje już w jakiś sposób powiedzmy uporządkowane, obrane w ładne słowa, obrane w mniej lub bardziej fajne obrazy, i są one nam prezentowane, tak, chociażby zobaczmy, jak wyglądają wiadomości, fakty czy wydarzenia, tak, no po prostu mamy w ciągu pół godzinki przekazane najważniejsze informacje dnia. Gdybyśmy chcieli je zbierać samodzielnie, analizować, sprawdzać, potwierdzać, zajęłoby nam to bardzo dużo czasu, więc mając tyle informacji, po prostu wybieramy, wybieramy jakiś określony kanał i po prostu go śledzimy. Nie lubię Cię, bo oczywiście uprzedziłaś moje kolejne pytania. Żartuję sobie oczywiście, ale właśnie chciałem o tą bańkę informacyjną zapytać i cieszę się, że o tym powiedziałaś, przy czym zapytać też muszę, czy niestety, ale media, zwłaszcza największe też redakcje, lubią wartościować i nie przekazują tak naprawdę nam gołych informacji, tylko niestety przekaz też idzie. Ale teraz zadam Ci pytanie, czy ale tak. na pewno my tego nie oczekujemy. Prawda, jest to dla nas Ech. wygodne po prostu. I wyobraź sobie media, które prezentowałyby ci suche fakty, takie totalnie suche, bez żadnego komentarza, bez żadnego obrazu, bez może jakiegoś wyjaśnienia ze strony redaktora czy zaproszonych gości. One byłyby po prostu nudne, a my nie chcemy oglądać nudnych informacji. Ale cieszę się, że mogę to powiedzieć i trochę się nie zgodzę, bo czym innym też, dla mnie przynajmniej oczywiście, jest program informacyjny, czymś innym pewna kwestia jakiegoś programu opinii, czy czegoś, czegoś podobnego, ale tak naprawdę chciałbym to odnieść do, do czegoś innego, bo piszesz między innymi też o współczesnej komunikacji politycznej i społecznej. Jeżeli właśnie przekaz zaczyna być w jakikolwiek sposób wartościowany, nieważne w którą stronę, bo to nie ma dla nas w tej chwili znaczenia, chcemy pokazać tylko pewnego rodzaju zjawisko, czy tak naprawdę terroryści, ci przestępcy, tak, no bo jak inaczej ich nazwać, używając między innymi mediów społecznościowych, ale nie tylko, bo tworzą też sami własne kanały komunikacji, tak, tworzą własne media, no jakby nie patrzeć, no przede wszystkim zajmują się tym wartościowaniem, tak? Przekazują coś, podbudowę pewną mają. Czy możesz to rozwinąć, no bo jednak to wszystko w swojej książce. Ujęłaś. Znaczy, wiesz, terroryści generalnie to, czym ja się zajmowałam właśnie w moim książce, czyli mediami społecznościowymi, oni nie robią nic innego, czego nie robili wcześniej. Wcześniej po prostu nie mieli mediów społecznościowych, więc zabiegali o uwagę mediów. Tak? Wtedy też te zamachy terrorystyczne musiały być w jakiś sposób spektakularne żeby te media głównego nurtu zainteresowały się, żeby przekazały te informacje, często też pokazały drastyczne obrazy, tak, i na tym, na tym oni żerowali. Na tym to było coś, czego oczekiwali, czyli taka synergia pomiędzy mediami a terrorystami, ona istniała, tak. Media miały dobre materiały do zaprezentowania u siebie czym przyciągały widza przed telewizory, natomiast terroryści osiągali swój naturalny cel, jakim jest osiągnięcie rozgłosu i przekazanie właśnie na tym, na fali tego rozgłosu treści, które chcieli przekazać. Teraz dostali po prostu nowe zabawki. Tą nową zabawką są media społecznościowe, jest internet i trzeba przyznać, że bardzo dobrze się w tych, w tych, tych mediach społecznościowych czują. Oni też potrafią je wykorzystać do własnych celów i te Teraz tu bym chciała taką jedną ważną uwagę zwrócić, bo tak często mówi się o tym, że terroryści wykorzystują sieć do tego, żeby propagować swoje hasło, żeby zastraszać, żeby pokazywać kolejne cele, które chcieliby zaatakować, a ja bym tutaj chciała skłonić się właśnie na tym nie tylko. I tym nie tylko to jest, są aspekty werbowania, tak? mhm. Do swoich szeregów, które są również bardzo mocno rozwinięte. I tutaj nie chodzi tylko o. O te filmy propagandowe, które oni tworzyli po to właśnie, żeby przekonywać do swoich racji, żeby pokazywać inny punkt widzenia niż jest prezentowany o nich w mediach lub w informacjach, które można było o nich znaleźć, no te jednoznacznie negatywne, tak? I to, i to też było dla mnie zaskakujące, kiedy ja zbierałam materiały właśnie do mojej książki, jak wiele materiałów poświęconych prezentowaniu, Takiego sielankowego życia, wartością życiowym, prezentowano właśnie w tych filmach, właśnie po to, żeby zachęcić nie tylko młodych ludzi, ale wszystkich do wstąpienia. Ja się zajmowałam państwem islamskim, czyli do wstąpienia do państwa islamskiego i po prostu oddanie, oddanie się służbie temu, temu państwu. I te filmy były. Powiedziałabym, świetnie przygotowane. tak? One prezentowały bardzo przyziemne wartości, które często, które często są potrzebne chociażby młodym ludziom, jak na przykład potrzeba przynależności, a potrzeba posiadania rodziny, potrzeba posiadania przyjaciół i takie wartości też prezentowały te filmy. Z drugiej strony, były to na przykład prezentowanie swojego państwa, choć powinniśmy go nazywać quasi-państwem, jako takiego organizmu bardzo dobrze funkcjonującego czyli zapewniającego podstawowy byt swoim obywatelom, opiekuńczego państwa, gdzie funkcjonuje dobrze gospodarka, gdzie jest prawidłowa wymiana towarów, usług i, i funkcjonuje nawet, nawet waluta, tak? No zobacz, nie wiem czy zrobili to celowo czy nie, ale w pewien sposób jakby zapewniali, czy robili przekaz, że oni jako, ja to zawsze mówię, tak zwane państwo islamskie, są w stanie zapewnić wszystkie te potrzeby, które mamy tak naprawdę ubrane w piramidę Maslowa. Dokładnie tak. A przy okazji tego, co mówisz o przekazie bardzo dobrze też skonstruowanym, oczywiście pod kątem jakby technicznym, no ja tam widzę dość głęboki, bym powiedział Hollywood. To jest oczywiście trochę skrót myślowy, bo to nie są tylko filmy, ale wszystkie przygotowywane materiały, czy to właśnie te filmowe, czy graficzne. No umówmy się, to nie jest właśnie Bollywood, a Hollywood zrobione tak, żeby docierało też do. Młodszych pokoleń, nie? Tak. Wykorzystywali bardzo namiętnie hasła, które są wykorzystywane przez młodych, przez młodych ludzi. Wykorzystywali również gry komputerowe do tego, żeby swój przekaz tworzyć. Oni bardzo mocno korzystali właśnie z takich przejawów kulturowych. tak? Wykorzystywali, mówiąc wprost, akurat to, co jest na topie. Jeżeli było na topie piłka nożna, no to prezentowali to, kiedy było trzeba dotrzeć do młodych, wykorzystywali gry komputerowe, tak? Motywy z gier komputerowych właśnie do tego wykorzystywali topowe hasła, czy jakieś aspekty kulturowe związane właśnie z młodymi ludźmi właśnie do tego, żeby do nich dotrzeć. I trzeba przyznać, że robili to rewelacyjnie. Filmy i materiały, w zależności od tego, jak im się powodziło finansowo, były lepsze lub, lepsze lub gorsze. No, ale nie zmienia to faktu, że że odrobili swoją pracę domową bardzo dobrze. Zapytać muszę, bo, jakby nie patrzeć, terroryści w sumie też przeprowadzają coś, co jest no w katalogu de facto służb specjalnych, jeśli chodzi o pewne kompetencje. Jak na mój głos przeprowadzają tak samo mniej lub bardziej zaawansowane, ale jednak operacje psychologiczne czy operacje informacyjne, a, a czasem ich miks. I teraz. Patrząc, jak wykorzystują i media, i te media społecznościowe, skoro też przy okazji i wartościują, no umówmy się, często też nie mówią prawdy bądź używają tych półprawd. No to pójdziemy w stronę Twoich bieżących zainteresowań, czyli dezinformacji. Czy mogłabyś to wszystko powiązać i podzielić się, się tym, jaki dzisiaj masz na to pogląd? Wiesz, uderzyłeś w bardzo newralgiczne tony, bo teraz powiedziałeś, że generalnie terroryści mówią nieprawdę w sieci, to jest oczywiście fakt, tak? Tylko wystarczy wejść na Instagrama naszych kolegów, żeby zobaczyć, że oni również nie mówią w sieci prawdy, tak? <śmiech> <śmiech> Więc ten internet pozwala nam bardzo mocno naginanie pewnej rzeczywistości, z, w, jakiej, w jakiej żyjemy, ale no faktem jest, że, że tak, że, że generalnie warto tutaj wspomnieć też o tym, te, jakie kanały one wykorzystywali do tego. Żeby dotrzeć do tych młodych, młodych ludzi, tak, czyli najpopularniejsze platformy. Nawet, co, co było dla mnie pewnym zdziwieniem, potrafili wykorzystać TikToka do przekazywania swoich treści, tak? czyli nagrać krótki filmik zachęcający, czy właściwie promujący bycie bojownikiem Państwa, państwa Islamskiego. To jest zaskakujące, ale, ale tak, no, ale o tym mówieniu nieprawdy, no, no tutaj się zderzają zderzają oczywiście fakty, jak w rzeczywistości funkcjonowało państwo islamskie, jakie informacje udało nam się o nich zdobyć, a to, co zostało zaprezentowane w filmach, no ale niemniej jednak liczne przykłady werbunku poprzez, poprzez sieć no, pokazują, że jednak to działało. I myślę, że tutaj też zadziałało to, że potrafili dotrzeć do młodego człowieka. I nie mówię tutaj tylko o wykorzystaniu samych mediów społecznościowych, tak, jako dotarcie do tego młodego, bo w tych mediach społecznościowych generalnie już są wszyscy. Nasi, nasi dziadkowie również, tak? Ale to, że potrafili odnaleźć wspólny język z, z nimi, co świadczy o tym, że. Potrafili, ponieważ wykorzystywali te narzędzia, które na co dzień właśnie używają. Młode osoby. Dokładnie tak, ale to nie chodzi tylko o narzędzia, ale również o pewien styl życia, tak? o, pewien styl, o pewien styl komunikacji, a również to, że potrafili bardzo trafnie zidentyfikować potrzeby. Pewne kryzysy, które, które dostarczały, powiedz, powiedzmy, państwa demokratyczne tym ludziom, tak? czyli jakieś odrzucenie, jakieś problemy ekonomiczne, czy odrzucenie chociażby przez grupę kolegów tak? w szkole. No warto pamiętać, że najbardziej podatne na właśnie takie aspekty werbunkowe. Są osoby, które gdzieś tam poszukują swojego miejsca, miejsca na świecie, miejsca w grupie, w grupie koleżeńskiej, I, one potrafi, i oni potrafili do tych ludzi właśnie zidentyfikować te potrzeby i do nich dotrzeć. I to jest, to jest kluczowy czynnik, że narzędzie, samo narzędzie można wykorzystać w pozytywny lub negatywny sposób. A jeszcze tutaj ważne jest, w jaki sposób oni to zrobili czyli te sposoby docierania do, do tych osób, które potencjalnie chcieliby zwerbować. Ale skoro mamy zdiagnozowane, w jaki sposób to się dzieje, i przede wszystkim jakby grupę docelową, wobec kogo, to teoretycznie też mamy grupę docelową, tylko na którą, jak będziemy w trochę inne sposoby oddziaływać, no to mamy też rozwiązanie, jak przeciwdziałać tego typu procesom. Skoro młoda osoba szuka swojego ja, swojego miejsca na Ziemi, no to odpowiednio oddziaływując, można tak naprawdę tym procesom. Tak, i to Przecież się działo. dzieje. Odbiegając na chwileczkę od samej kwestii e, terrorystów, no to warto wspomnieć, że media społecznościowe same w sobie wytworzyły pewne problemy. Tak? Dążymy do tego, żeby być akceptowane przez, społy, e, przez naszą grupę e, koleżeńską, a jednocześnie widzimy, że media społecznościowe potrafią e, właśnie dzielić te grupy, tak, że izolują nas od takiego rzeczywistego świata, e, że w związku z korzystaniem z. Nie, ja bym oczywiście nie chciała w żaden sposób demonizować mediów społecznościowych, no ale widzimy również, jakie problemy miał na przykład Instagram, kiedy oskarżano go, to chyba było z dwa lata temu kiedy oskarżano go chociażby o próbę samobójczą młodej dziewczyny, tak? Widzimy również, jak, to jak młodzi ludzie reagują na takie właśnie wyidealizowane życie prezentowane w mediach społecznościowych. Sami wiemy, jak to działa, nie? Jak brzydkie zdjęcie, to nie wrzucamy. Wrzucamy ładne, poprawione, sfiltrowane zdjęcie, które musi pokazywać same dobro, tak? Nie pokazuje naszych, naszych jakichś tam mankamentów. Wiesz co, tak troszeczkę pół tym pół serio, no Czasem, owszem, przekoloryzuję trochę zdjęcie, żeby ładniej wyglądało. No ale no powiedzmy, że jestem też już w tym wieku, że reakcje innych naprawdę nie muszą, nie muszą na mnie jakoś negatywnie oddziaływać. No ale musimy pamiętać o ludziach młodych, dla których jest to jeden z tych elementów, zwłaszcza w tej kulturze jednak i cywilizacji zachodniej, gdzie wygląd i posiadanie, niestety, ale ma znaczenie. Powoli coś tam się tak. oczywiście zmienia. Są kampanie, tak? Pokaż swoją prawdziwą twarz, tego typu oczywiście nie pod taką nazwą. I one pewnie też to nieco wniosą. No ale patrząc na, na dzisiejszą młodzież, no wydaje się, że długa praca przed nami. No tak, ale to te kampanie, o których wspomniałeś, to są właśnie efekt problemu, który zrodził się. A właśnie wraz z mediami społecznościowymi, tak? Właśnie takiego zbytnio wyidealizowanego życia, które prezentujemy. No ale trzeba też pamiętać, że media społecznościowe to też inny problem, czyli te, wspomnieliśmy już o tych bańkach, tak? O tych bańkach komunikacyjnych. No i właśnie te bańki też, czyli alterne, poszukiwanie alternatywnych informacji w sieci bez krytycznego podejścia. Do tych, do tych informacji, które tam czytamy, również są bardzo dużym problemem. Widzimy, jaka w tym momencie jest presja na media społecznościowe, żeby Zwielokrotniły swoje działania mające na celu właśnie gdzieś wyrzucanie tej, tych fałszywych treści, oznaczanie ich, usuwanie treści, chociażby prezentujących akty przemocy i, i to wszystko, wszystko jest w tym momencie na tych mediach społecznościowych. Nie chciałabym użyć słowa wymuszanych, ale chyba tak jest, bo mam wrażenie, że gdy, gdyby instytucje, instytucje rządowe jakoś w jakiś sposób nie reagowały na to, co się dzieje w mediach społecznościowych, to chyba Chyba nie działoby się tak dużo, jak się dzieje, dzieje w tym momencie. No ale właśnie jeszcze tak wracanie do tych baniek, Informacyjnych i poszukiwania alternatywnych informacji w sieci. Doskonale, doskonale zdajemy sobie chyba sprawę, w jaki, jaką dużą rolę odgrywają media społecznościowe w tym procesie jako przekaźnika tych informacji. I, I same grupy, które się tworzą w tych mediach, różnego rodzaju kanały na komunikatorach, właśnie są takim przekaźnikiem nieprawdziwych informacji, czyli no, czego jesteśmy chociażby świadkiem, jeżeli mówimy o dezinformacji, Wracając znowu do tych dwóch ważnych wydarzeń związanych z wojną na Ukrainie czy koronawirusa, ja myślę, że ten właśnie aspekty związane z koronawirusem taką takim bardzo dużym wiadrem zimnej wody na nasze, na nasze społeczeństwa. I o ile problem dezinformacji oczywiście istniał już dużo, dużo wcześniej, i to, i to nie jest tak, że, że pierwszy raz zobaczyliśmy tą dezinformację w momencie, w którym wybuchła pandemia koronawirusa, ale właśnie w Wtedy bardzo dużo czasu i bardzo dużo elementów poświęcono właśnie na pokazywaniu tej dezinformacji związanej właśnie z koronawirusem. I tak, idąc troszeczkę w tym momencie na tej fali, cały czas kontynuujemy ten temat dezinformacji, który w tym momencie przeniósł się chociażby na aspekty związane z wojną na Ukrainie. Pani doktor Sylwio, no, żałuję bardzo i ubolewam, bo wiele z tych wątków, o których mówiłaś, chciałbym rozwinąć. Niestety obowiązki służbowe nie pozwalają Ci na zbyt długą rozmowę. Ja bym o jednym tylko chciał powiedzieć, bo mówiłaś o pewnego rodzaju nadzorze czy kontroli ze strony Państw nad mediami społecznościowymi. Ja, niestety, delikatnie mówiąc, nie jestem zwolennikiem wszystkiego, co niedługo ma być meta, tak? Tudzież uniwersum. Ale ja absolutnie nie powiedziałam, muszę ci przerwać, bo tutaj mm -hmm. chciałabym naprostować swoją e, swoją myśl, jeżeli zostałam błędnie zrozumiana. Ja absolutnie nie, nie, nie. mówię o, o kontroli nad <grym> mediami społecznościowymi, ja tylko mówię o tym, że należy wprowadzić należy. ten porządek. Zdecydowanie tak, dlatego no, takie właśnie kwestie z tym związane. Dla mnie istnieje tutaj obawa, że właśnie wszystko, co też krypto, co w pewien sposób wystaje jakby poza nadzór naro państw tak? narodowych. Niestety, wcześniej czy później doprowadzi do problemu, gdzie niestety, ale tam będzie taka alternatywna forma prawa, zasad i tak dalej, ale nie do tego w sumie zmierzałem, bo chciałbym jednak skupić się na tym wątku związanym z dezinformacją. Czy dzisiaj, kiedy tym się zajmujesz, to tak naprawdę rozpatrujesz pod kątem tego, że Rosja swoje uprawia, bo kwestia. Wirusa, foliarzy, jakkolwiek byśmy nie nazywali pewnych kwestii. No, przepraszam za sformułowanie, ale no, takie, takie w mediach oczywiście społecznościowych funkcjonowało. Czy może kwestii związanych z dezinformacją, jeśli chodzi o, no jakby nie patrzeć kształtujący się nowy ład i porządek na świecie. Rozpatrywać to powinniśmy właśnie pod kątem. Interesariuszy, czy jednak bardziej tych procesów, że wtedy nam to pozwala na zdiagnozowanie pewnych zagrożeń, no i przede wszystkim przeciwdziałanie, zwalczanie, a wcześniej rozpoznawanie tego wszystkiego. Ale mówisz o nadzorze okrutnej państwa, jeśli Kier chodzi o. kieruję się już typowo w stronę dezinformacji jako takiej. No, jeśli chodzi o dezinformację, no to oczywiście ona cały czas jest zauważana w polskiej przestrzeni informacyjnej. No, co tu dużo mówić? Mamy duży ośrodek dezinformacyjny za, za naszą granicą, który stale oddziałuje na nasz obszar informacyjny. No Warto pamiętać również, że to nie jest jedyny ośrodek, który, mhm. który funkcjonuje i możemy również mówić o jakichś tam przejawach wewnętrznej dezinformacji. Tak? Ale skupiając się na tym naszym głównym problemie, czyli Federacji Rosyjskiej i jej działaniach, w polskim obszarze informacyjnym, no to no zauważmy, że to nie jest działalność, która, która, która jest tu i teraz i jest jakimś nowym problemem, bo ona funkcjonowała, funkcjonowała dużo, dużo dłużej, ale no ważne jest, żeby popatrzeć na efekty tego. Już teraz, w mojej opinii, są bardzo widoczne w polskim społeczeństwie efekty działania działania rosyjskiej dezinformacji, chociażby myślę, że tutaj bardzo mocno widzimy te aspekty związane z zasadą dzieli rządź. Czyli podziału naszego społeczeństwa, mm -hmm. bardzo znacznego obniżenia zaufania do instytucji rządowych, nie mówię tak. do samego rządu czy do polityków, mówię ogólnie mm -hmm. do, o instytucjach rządowych. Bardzo słabe zaufanie do mediów głównego nurtu po, pośród określonych grup ludności, a z drugiej strony również taki bardzo mocny podział pomiędzy dwa obozy ideologiczne, które również widzimy także bym zwróciła taką szczególną uwagę na to co się w tym momencie dzieje w aspekcie do historycznych aspektów naszego naszego sąsiedztwa z Ukrainą tak i tych wyciągania tych bardzo newralgicznych elementów z naszej historii ja nie mówię że nie należy pielęgnować pamięci historycznej również o tych bolesnych elementach, ale nie należy wykorzystywać ich do prowadzenia działań mających na celu skłócenie nas tutaj wewnętrznie, zwłaszcza patrząc na to, że jak dużo. Naszych, naszych sąsiadów w tym momencie mieszka w naszym kraju, jak dużo ich zostanie również w naszym kraju i będzie, będzie mieszkało obok nas. I No i trzeba bardziej skupić się w tym momencie na przeciwdziałaniu tym negatywnym elementom oddziaływania rosyjskiej dezinformacji, po prostu, żebyśmy razem jako tutaj społeczeństwo, wraz z naszymi nowymi, nowymi mieszkańcami, mogli funkcjonować. I dlatego też właśnie chciałabym zwrócić w szczególności uwagę na te aspekty mające na celu podzielenie nas, bo wydaje mi się, że może tutaj być bardzo duży problem w niedalekiej przyszłości, jeśli chodzi o nasze pokojowe współzamieszkiwanie w naszym kraju i może to wywołać bardzo duże napięcia chociażby takie przejawy, które się widzi związane z nieprawdziwymi informacjami pojawiającymi się w sieci odnośnie jakichś przestępstw, czy jakichś prób wyłudzeń ze strony, ze strony uchodźców, czy rzekomego podbierania jakichś świadczeń, czy nadużywania naszej gościnności. Jestem wręcz niestety o tym przekonany, a niektóre elementy tego wszystkiego oczywiście widać, aczkolwiek niektóre ze ośrodków mówią, że ta dezinformacja, całość tych operacji ze strony naszych wschodnich sąsiadów, bo to nie tylko mówimy o Rosji i de facto nie tylko o Białorusi, że jednak coraz słabszą ma to skuteczność w Europie też tak to widzisz, czy mimo wszystko masz wątpliwości i przecież to nie chodzi o to, aby przekonywać całe społeczeństwa, tylko na początku mniejsze ruchy, mniejsze. Jakieś grupy, które w jakiś sposób będą się czuły poszkodowane, i właśnie poprzez po polaryzację obrócenie ich przeciwko elitom. To znaczy, ja bym generalnie nie chciała wyciągać pochopnych wniosków, bo to, że mówimy już dużo, o rosyjskiej dezinformacji w, naszej, w naszych mediach. Nasz rząd również zwrócił bardzo mocno uwagę na, na tą problematykę. Powstaje bardzo dużo opracowań naukowych, publicystycznych i generalnie ta dezinformacja, a właściwie to, że te badanie przejawów dezinformacji w polskiej przestrzeni jest coraz bardziej popularniejsze, tak jak po ataku na World Trade Center tematy związane z terroryzmem, tak, nie oznacza, że my, że powinniśmy wyciągać już, że to jest czas na wyciąganie wniosków o tym, że jesteśmy na nią jakoś bardziej odporni, bo to, że wiemy, znamy już problem, jest dopiero pierwszym krokiem. Doskonale wiemy, że rosyjska dezinformacja jest bardzo dobrze zorganizowana i to, że my jesteśmy świadomi tego, że ten problem istnieje, nie oznacza, że nauczyliśmy się automatycznie krytycznego myślenia. To, że raz na dziesięć razy zatrzymamy się przed pewną informacją, przed pewną informacją i zaczniemy badać, czy aby na pewno jest ona istotna, to jest jednak bardzo duży milowy krok, ale jest dopiero początkowym początkowym krokiem. Warto pamiętać, że wiele z tych informacji, które widzimy w mediach społecznościowych, oddziałują na takie nasze ośrodki szoku, niezadowolenia, tak, czy, czy po prostu wywołują u nas określone reakcje emocjonalne. I ktoś kiedyś mi powiedział taki bardzo fajny przykład, że generalnie z dezinformacją to dezinformacja to jest trochę jak rzucanie talerzem spaghetti o ścianę, nie? Nieważne, że nieważne, że nic się nie przyklei, ale ważne, że się ściana, że się ściana ubrudzi. To jest. Jak to usłyszałam, to stwierdziłam, że to jest bardzo fajne porównanie właśnie, jeśli chodzi o, o dezinformację, bo właśnie o to chodzi, tak? Że generalnie to, że Później gdzieś tam stwierdzimy, że określona informacja, którą przeczytaliśmy kilka godzin wcześniej, czy może kilka dni wcześniej, mogła być informacją nieprawdziwą, nie oznacza, że pewien niesmak nie pozostał. Warto pamiętać, że my jak czytamy te informacje, to bardzo mocno angażujemy się również emocjonalnie, zwłaszcza w jakieś informacje, które są dla nas bulwersujące, tak? I pewne, pewien niesmak, pewne zmiany w naszej postawie również zostają już w nas. Więc problem dezinformacji jest problemem bardzo, bardzo złożonym, i generalnie myślę, że będziemy mogli mówić o tym, że udało nam się zwalczyć dezinformację w momencie, w którym rozpoczniemy od najważniejszego aspektu czyli wypracowanie krytycznego myślenia. A tutaj wracamy do aspektów edukacji, edukacji, jeszcze raz edukacji od najmłodszych lat. Więc wypracowanie tych, tego krytycznego myślenia, tego społecznego, społecznej możliwości przeciwdziałania dezinformacji, to będą lata. To nie będą, to, to nie chodzi o to, żebyśmy nauczyli określone grupy ludności, że generalnie macie w tym momencie uważać, co czytacie, tak? Bo oczywiście możemy to zrobić, możemy to zrobić u polityków, żeby ich uczulić na jakieś określone informacje, możemy to zrobić u urzędników państwowych, żeby nie otwierali bezmyślnie każdego maila, nie klikali w załączniki, tak? Ale żeby mówić o całości społeczeństwa, to musimy mieć dużo czasu, lata, i musimy zacząć od edukacji najmłodszych. A słomimy o tym, że generalnie nasze, nasze dzieci dostają tego smartfona z dostępem do internetu co, w coraz młodszym wieku. Bardzo się cieszę, że o tym powiedziałaś, ale muszę zapytać, czy my tak naprawdę dzisiaj w ogóle wiemy, czym jest ta dezinformacja i czy dobrze ją pojmujemy, bo... Ja od dłuższego czasu, i nie mówię tu o miesiącach, obserwuję niestety coś takiego, że pojęcia typu fake news, tak, dezinformacja, cybernetyka de facto, socjo-cybernetyka, to są pojęcia bardzo mocno rozmyte i myślę, że jak powiem, że przypuszczam, to będzie to słowo za małe. Jestem wręcz pewien, że, że nasz większy sąsiad też do tego swoje za przeproszeniem łapy przyłożył, abyśmy nie Ale myśmy tak dużo raczej, do tego przyłożyli i politycy, bo teraz ja ciebie nie lubię, bo chciałam o tym powiedzieć, <laughs> bo właśnie to, to, co bardzo mi się nie podoba, to jest nadużywanie słowa fake news. Tak, dokładnie. Generalnie politycy rzucają tym, tym słowem na prawo i lewo, tak? Coś im się nie spodobało w wypowiedzi oponenta, to mówią, że to był fake news, ktoś tak, wypuszcza fake newsa, ale również to robią media, tak? No bo teraz generalnie użycie słowa fake news w tytule to jest jakaś takie podnoszenie rangi tej informacji, no ale tu głównie chodzi o klikalność, tak, czyli lecimy w te clickbajty. no i generalnie to słowo jest bardzo mocno nadużywane. Bardzo I nie mocno. szanujemy niestety języka polskiego, nad czym bardzo mocno ubolewam. A tutaj akurat będę, będę, jeżeli chodzi o słowo fake news, uważam, że właśnie tłumaczenie go jako informacja nieprawdziwa zatraca sens tego słowa, tak, bo jest to celowo przygotowana informacja. Tutaj nie, e, nie tyle właściwa. akurat chodziło mi o te pojęcia, tylko ogólnie kiedy na siłę próbujemy jednak czasem e, tak jak kiedyś rusycyzmów, tak dzisiaj anglicyzmów używać, jeżeli tak mogę powiedzieć. Tak, a na tym stoi chyba cały świat IT, tak? Że gdzieś te tak, tak. związane z słownictwo związane z komputerami, ze światem ogólnie IT, no generalnie przyjęło się, że jest brane z języka angielskiego. Sylwio, otwarło mi się bardzo wiele drzwi, do których chciałbym wejść i zadać Ci wiele pytań. Niestety musimy kończyć nad czym, jak powiedziałem wcześniej, już ubolewam, że nasze spotkanie jest trochę krótsze. Ale pamiętam Twoją obietnicę. Zapraszam ponownie. A nie, nie. Twoją obietnicą nie? było, że więcej kobiet się będzie pojawiać. Ale to nie, to mamy akurat zagwarantowane. <noise> to mamy zagwarantowane, także tutaj już jestem troszeczkę poumawiany, ale nie chcę za dużo, nie chcę za dużo zdradzać Moim i Państwa dzisiejszym gościem była pani dr Sylwia Gliwa, związana m.in. z Ministerstwem Obrony Narodowej. Bardzo serdecznie Sylwio, dziękuję. A ja serdecznie dziękuję za zaproszenie, że byłam pierwszą kobietą i serdecznie pozdrawiam również Państwa. Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Kieruj się w stronę podcastu na celowniku. Wszystkie odcinki podcastu na celowniku dostępne są w platformach podcastowych Spotify. Ail Podcast, Google Podcast, Anhor, a także w serwisie YouTube. Zapraszam również do wspierania podcastu na celowniku w portalu Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik na celowniku.